Drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałbym omówić temat związany ze zwierzętami. Ponieważ wczoraj był program o orkach, które są na Atlantyku, które atakują na jachty, na okręty, które po prostu znajdują się na pełnym oceanie. I ja chciałbym powiedzieć, że jakiś czas temu, jakiś chyba rok temu, słyszałem też program. Czy niedźwiedzie z kolei atakują na Arktyce jakieś bazy badawcze naukowców, które są po prostu na północy czy na południu, na biegunie południowym. Również są atakowane przez niedźwiedzie, które są wygłodzone i które oprócz tego zawiera ich krew, zawiera, już organizm zawiera dużą ilość rtęci. Jest to spowodowane szybkim topnieniem lodowców i po prostu ta rtęć przechodzi przez układ pokarmowy do organizmu i powoduje, że po prostu zwierzęta są agresywne. Niektóre foki również zawierają w swoim organizmie właśnie tą rtęć i są zjadane przez te niedźwiedzie i to w efekcie powoduje, że również niedźwiedzie są bardzo agresywne w stosunku do ludzi, jak również do środków badawczych, które tam się znajdują na biegunie północnym i biegunie południowym. No i wczoraj doszła do mnie informacja właśnie, że są atakowane jachty na pełnym oceanie przez orki, są gryzione stery. Ster danego jachtu jest pogryziony, orki atakują stadami, jakby się porozumiewają, atakują na jacht grupą, całą grupą, gryzą gdzie popadnie, niejednokrotnie stwarzając duże zakłócenia dla ludzi, którzy są na danym jachcie, na danym statku. I te statki są obgryzione, są atakowane właśnie przez te orki. I dlaczego tak się dzieje, że czemu te orki tak atakują? Po prostu ja uważam, że pewne jakby łańcuch pokarmowy tych zwierząt jest zachwiany. Są jakieś metale ciężkie prawdopodobnie w rybach, które spożywają te orki. Te ryby jakby przechodzą do układu nerwowego i powodują pewne zmiany w zachowaniu tych orek i te orki po prostu atakują na te jachty, stwarzając wielkie problemy właśnie ludziom, którzy wypłynęli na pełne morze. Niejednokrotnie musiały lecieć helikoptery, żeby ludziom pomóc ewakuować ich z danego jachtu, ponieważ orki całą grupą atakowały na dany jacht. I takie rzeczy się dzieją już w tej chwili. Właśnie to było jakby tutaj informacja na ten temat, żeby nie wpływać jachtem na pełne morze, ponieważ orki atakują i jakby taką wściekliznę mają. Ja uważam, że to jest jakiś rodzaj choroby prawdopodobnie lub może być metale ciężkie, które oddziałują na umysł lub też jakaś choroba wirusowa, może być ewentualnie bakteryjna u tych zwierząt. Także jeszcze raz jako ciekawostkę mówię wam właśnie o tych orkach. To jest bardzo zadziwiające, że te zwierzęta jakby się zorganizowały do kupy i po prostu atakują na statki ludzi, na jakieś jachty, na statki w ogóle, odgryzając stery, odgryzając pewne części danego statku. I na marginesie chciałbym też skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit mineralny bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od ciebie się żegnam i do widzenia.